Pan zacznie od 14. Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław Hunek poza nurtem, wtorek 15.30. Dzisiaj poruszymy lokalny temat, lubelski, bardzo istotny dla wielu ludzi. Chodzi o tereny dawnego poligonu na Majdanku, które zostały zawłaszczone, bezprawnie przejęte przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku. I ze mną są goście, pan Henryk Wójcik, do niedawna wiceprezes Stowarzyszenia Rolników Poszkodowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku. Tu przeczytałem nazwę z wizytówki. I pan Tadeusz Lisiak, który też jest poszkodowany. Poszkodowany, spadkobierco. Panowie, rozmawialiśmy wcześniej przed programem, powiedzieliście, że w 1948 roku bolszewicy w polskich mundurach, bo tak to trzeba nazwać, weszli jak do siebie, zagarnęli, zaorali i po prostu przyjęli czyjeś grunty rolne. Znaczy, no, konkretnych rolników. Przepraszam, tu jeszcze może sprostowanie. W latach okupacji na terenach wsi Dziesiąta został zbudowany obóz koncentracyjny. I został zawłaszczony przez okupanta niemieckiego 515 hektary. Gdy wyzwolenie nastąpiło w 1944 roku, ludzie zaczęli już wracać, bo wieś Dziesiąta była wysiedlona, a ludność do obozu zabrana, wielu już nie wróciło. O, to wówczas na tym samym terenie Rosjanie, bo dlatego, że mówili w języku rosyjskim, łamano polszczyznę, zajęli teren. Najpierw chcieli 250 hektarów, a później zostało niecałe 71 hektarów. Zabrano bez jakiegokolwiek wywłaszczenia. To był rok 1948, a na podstawie dekretu, który wyszedł 26 kwietnia 1949 roku. O. Czyli czasy głębokiego stalinizmu, dekret sankcjonował zabranie tych gruntów rolnych wam, rolnikom. Tak, i te wszystkie urzędy na to się powołują. Na 49, że to 49 zgodnie z prawem. Stalinowskim. No, stalinowskim, tak. A nikt nie bierze pod uwagę, że w 48 zabrane, a później dopiero usankcjonowane po roku. Tworzone były papiery. No, wydawane były na 52 roku jeszcze. W czwartym. I przez te lata ludzie próbowali tam wejść, ale to... Bo to były grunty rolne po prostu. Grunty rolne. Kali się bał, bo to raz po wojnie. To nie jeszcze, wielu ludzie byli poprzestraszani, także... No już ludzie widzieli, co się dzieje. Nie widzieli. Do czego jest zdolne UB? Oczywiście, no. KBW? No tak. Przepraszam jeszcze. To zostało nabrane na podstawie tegoż dekretu 1949 roku. Ale to zostało zabrane, a nie, nawet nie wywłaszczone według dekretu. Bo dekret powołuje się orzeczenie o wywłaszczeniu na artykuł 1, 10 i 12 dekretu, które to żaden z artykułów nie mówi o wywłaszczeniu, ale jest to zawłaszczenie. Czyli przestępstwo. Przestępstwo, ja uważam, to jest kryminalne nawet. I co się później działo? Czy po 56 po październiku coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Jedynie tylko, bo na tym placu ćwiczeń wojsko niszczyło niewybuchy bomb i min. No i zaczęły, powiedzmy, pękać budynki ludziom przy ulicy Wyzwolenia. O, przy ulicy Wyzwolenia, tak. Czyli w tej chwili, no, miasto. I ludzie zaczęli pisać, no, dochodzić swoich roszczeń. Wówczas sąd w Warszawie zakazał niszczenie niewybuchów, tych, jak tam nazwać, niewybuchów. O, i to gdzieś z terenu tego na Majdanka wyniesiono w inny teren. Nie wiemy, gdzie teraz to się dzieje. O. A ten plac ćwiczeń
przestał istnieć po prostu. Wojsko się wyprowadziło i od tamtej pory leży to odłogiem. To tak jak było od 2000 roku i dopiero zaczęliśmy domagać się o zwrot. Od 2000 roku dopiero, tak? Tak, od 2000 roku. Ale to już bo tam był poligon. Tak, ale tu już jest 16 lat. I przez 16 lat nie ruszyliśmy ani kroku do przodu. A w jaki sposób się panowie, znaczy państwo, bo to więcej osób jest poszkodowanych. No bo teraz 56 rolników zostało. Spadkobierców. Obecnie jest około 400 osób zainteresowanych. To jest spadkobiercy. Tak, spadkobiercy. Tak, spadkobierców. Spora grupa. Spora grupa. I nie wiem, bo pan prezydent w gazecie podał, że będzie nadawał grunty deweloperem w celu budowania mieszkań. Podaje gazeta, że 300 mieszkań ma powstać na placu ćwiczeń. Na spornym gruncie. Na spornym gruncie. Który według was własność jest, sprawa własności jest nieuregulowana. Znaczy my nie mamy, pana Żuka pretensji, żeby tych mieszkań nie budować. Dobrze byłoby, żeby pan Żuk robił to na swoim terenie. A nie na terenie spornym. O, gdzie po prostu rolnicy, którym zabrano to ziemię, oni są do dzisiaj właścicielami tych gruntów. Bo jeżeli nie było wywłaszczone, jeżeli nie był odjęty grunt od aktów własności, czyli rolnicy są dalej właścicielami tego. Rozumiem. Panie Tadeuszu, czyli tak, 2000 rok zakładacie stowarzyszenie, tak? To stowarzyszenie już było trochę później założone, ale jeśli chodzi o stowarzyszenie, to nawet mieliśmy jako stowarzyszenie, mieliśmy spotkania na tym poligonie, telewizja tu i to wszystko ładnie się układało, każdy wychodził zadowolony, że to już będzie to... I zmierzało to w kierunku odzyskania własności. To chodziło tylko jakby na chwilę, zadowolić tych ludzi, żeby no, wszystko było w porządku, ale... Sprawa tak jak stoi, tak stała dalej. Nic się nie... A z kim negocjujecie? No, z ministerstwem? To było i z ministerstwem, i z panem wojewodą, i z panem prezydentem. Pisma są, a te pisma nic nie mówią. To tylko takie odpowiedzi są takie lakoniczne, no wszystko jest tego. I nic nie wynika. Nic z tego nie wynika. No, spotkanie mieliśmy u pana wojewody ostatnio, ten pan wojewoda... U nowego wojewody? Tak, że się tym zajmie. Panią premier zobowiązał się, że do pani premier wystąpi z pismem odnośnie, bo chodzi o ten poligon, mówię, żeby jakoś ta sprawa, żeby nabrała tempa. No i ten pan wojewoda rzeczywiście ładnie nas przyjął, że to będzie, tym się zajmie. Do tej pory nic A nie kiedy, wynika. A kiedy to było? To było 2 miesiące temu. 24 lutego. 24 lutego. No to może dajmy jeszcze trochę czasu panu wojewodzie. No ale myśmy już chcieli się spotkać z panem wojewodą, żeby jak, co tam, jak tam ten temat nasz idzie. No to pan wojewoda nie ma czasu gdzieś tym się zająć. No i tak. Ale zobowiązał się, że to natychmiast to będzie wszystko zrobione i nic. No i stoimy w miejscu. Nawet do ministerstwa też piszemy. Ministerstwo przez 5 lat... Do Ministerstwa Skarbu. Ministerstwa Infrastruktury. Infrastruktury. Na ministerstwo odpowiada tylko, że trudna sprawa, na następny rok przekłada. Ponaglenie tego, to znów trudna sprawa na następny rok. Przez 5 lat nic się nie odpowiada. Powiem państwu i panu szczerze, trochę mnie to dziwi. Bo żeby to był grunt, gdzie zostało coś zainwestowane, coś wyremontowane, poniesione jakieś nakłady, no to rzeczywiście może być pewien spór o te nakłady. A tutaj, z tego co wiem, nakładów żadnych nie było. Nie ma. Nie ma. Teraz jest... Ty po prostu, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 1948 roku zabrał rolnikom ziemię. Tak. Nic tam się nie działo, bo był poligon. Tak. Poligon był. A teraz są problemy z odzyskaniem swojej własności. Tak. Przez właścicieli jeszcze żyjących i bądź ich spadkobierców. I tak, że się nic najmniej nie dzieje. Bo ja tu chciałem tak dwa słowa, bo... Ja rozumiem sytuację obecnych posiadaczy, że którzy inwestowali, odnawiali po wojnie, remontowali, utrzymywali i no tu się rodzi pewien spór. No bo jest, znalazł się jakiś właściciel przy tak, spadkobiercy, a tutaj tego nie ma. Nic. Nic. Tu nie ma żadnych inwestycji. Żadnych inwestycji nie ma.
Jedynie może jakieś, tak jak panowie mówicie, ale to już jest rozminowane, to już nie ma prawa nic tam być. To jest to wysypisko śmieci jest. Każdy może tam wjechać, motocyklami jeżdżą, tam takie robią sarajki. Opon nawieziony jest jak parę tysięcy sztuk. Nawieziono opon. I nie wiadomo kto. Takie dzikie wysypisko. Trudno nam powiedzieć, kto. No. Ktoś sobie po prostu znalazł... Ale to nie to setki, to są tysiące. O. No to dziwna sytuacja. Co najgorsze, że władze zajmują się teraz, niby chcą budować tu, ale nic nie robią w tym kierunku, tak? Żeby z nami rozmawiać, z dawnymi właścicielami. Żeby jakś to uregulować. Powinno na tym bardziej zależeć, żeby to pierwsze uregulować, dopiero mówić, jak pan prezydent, że będzie budował to, ale my zaskoczeni jesteśmy, że ten temat podejmuje już, że to będzie deweloperzy, będą budować mieszkania, bo ileś tam mieszkań, a trzeba pierwsze, jak uważamy, że z właścicielami, dawnymi właścicielami rozmawiać, uregulować to. Sprawa w toku jest, ale to się nic nie rusza. A jak to władze tłumaczą i poprzedni rząd i obecny, i co oni wam odpowiadają, że jakie są problemy, dlaczego nie mogą tego uregulować? Przede wszystkim, pisma, w tej chwili już pisma są, odpowiadają w ciągu miesiąca, ale w poprzednich latach nie odpowiadają w ciągu lat. Także poprzedni prezydent Lublina, pan Wasilewski powiedział, że odda, ale później poza naszymi plecami ten sam poligon przekazał dla WAM-u. Czyli Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. I to zrobił bez wiedzy właścicieli, to zostało tak po cichu zrobione. My się jako żeśmy dowiedzieli, że coś takiego jest, więc zażądaliśmy jakichś dokumentów. No i otrzymaliśmy te dokumenty, że decyzja jest pana prezydenta miasta Lublina przekazana dla WAM. Przekazując dla WAM-u, prezydent pominął ustawę z 8 bodajże marca 90 roku o samorządzie gminnym, która mówi wyraźnie, artykuł 8a, że tereny, które zbędne są dla WAM-u, muszą być przekazane dla gminy. Tego nie zrobiono. Nie odpowiada pana Wasilewski. Później byliśmy, bo pan dyrektor Andrzej Wojewódzki przeszedł, powiedzmy, z dyrektora gospodarki nieruchomościami do sekretarzem bodajże on z gminy. O, i poszliśmy do niego. To mieliśmy spotkanie wyznaczone u pana prezydenta, tylko tak, że pan prezydent, to jeszcze w ten czas pan Wasilewski. Wasilewski, jak się dowiedział, że poligon nie może nas przyjąć. No to przyjął nas pan dyrektor wojewódzki. Jeszcze tam chyba ze dwie osoby były, to już nie pamiętam. 5 osób było nas. Tak. I rozmawialiśmy z panem dyrektorem. Ja zadawałem mu pytania. Ostatnie pytanie to było: panie dyrektorze, dlaczego pan przekazał teren, skoro wiedział pan, że jest spór, że u pana w urzędzie toczą się postępowania administracyjno-sądowe, a mimo to pan przekazał. No, panu dyrektorowi się trochę tak nieprzyjemnie chyba to zrobiło, bo tak siedział z minutę, może dłużej, a na ostatku powiedział: musiałem. Więcej czyli, on nam nie wyjaśniał. Czyli mógł być pod jakimś naciskiem, presją? Nie, prawdopodobnie on był pod naciskiem, że musiał, rzeczywiście musiał to zrobić. I nie, to my, tak możemy domniemywać. Rozumiem, to jest panowie, jak wspomnieliście, 90 kilka hektarów. 70 terenów podmiejskich. I ile to jest warte w tym momencie? Około 3,5 miliarda. Nie, no to już my... Miliarda? Tak. Czy miliona? Miliarda. No się pan... Bo tam się... tam się budują w tej chwili
przy poligonie buduje się bloki. Trzy wybudowane, zaś są zasiedlane, dwa w budowie i jeszcze trzy następni. I pan Banach taki ma tam kawałek ziemi. Chcą mu płacić 500 zł za metr. Kwadratowy. Tak. Czyli ale... tak mniej więcej ten stół. Jak no, stół. Tak. No, trochę czyli trzy takie stoły mamy 1,5 tysiąca złotych. I żeśmy, i to panu wojewodzie o to powiem, czy będzie urząd miasta stać na wypłacenie odszkodzeń. To jest cena szacunkowa, bo to jest, czy akurat byłoby po 500, nie wiemy. O, w każdym razie są to grube pieniądze. My jesteśmy jeszcze część rolnikami, to jeszcze chcemy odzyskać, jeszcze chcemy to uprawiać, bo to jeszcze jest ten taki teren, że chcemy ten... No, czy, to, czy poligon w całości leży w granicach administracyjnych miasta Lublina? Tak, oczywiście. Tak, tak. To jest niemalże w centrum Lublina. I chcemy to uprawiać, bo jak bym ja bym odzyskał to, ten grunt, to bym uprawiał. No, bo następnie, ja jestem rolnikiem. A panu się ile zabrano... Panu, memu teściu, hektar 80 zabrano gruntu. Dość sporo jak na lubelskie warunki. No to jest, no, sporo jest. Dość sporo, czyli mamy takie sytuacje. Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku zabiera rolnikom ziemię, bo zabiera. Bez żadnego dokumentu, bez żadnej podstawy prawnej. Zawłaszcza, robi sobie tam obóz czy poligon. Kilku mieszkańców wsi Dziesiąta uporczywie chcieli dalej to uprawiać, więc ich pobyt skończył się na Zamku Lubelskim. Mm-hmm. Czyli oskarżono ich o... I to zostało... Oni długo nie się, 3 miesiące bodaj tam byli, ale to już uspokoiło... Dało resztę, już taka prewencja, że... Oczywiście. Ktoś, kto był przekonany, że to jest jego grunt, chciał uprawiać jako właściciel i tak dalej, no to dostał nauczkę i przy okazji dla innych. I teraz tak, zabrano grunt, w 1949 roku usankcjonowano to dekretem. Tak, dekretem Bieruta. Uwłaszczeniowym ówczesnego prezydenta. To znaczy... Bieruta. Inaczej bym powiedział. Zabrano w 1948 roku, dekret wydano w 1949. A księgę wieczystą założono w 85. Mhm. Czyli okres od 48 do 85 roku był, nie wiemy w czyim władaniu. Na pewno nie właścicieli. Nie, ale nie było... Prawdopodobnie Ludowe Wojsko Polskie. Nie, Ludowe Wojsko Polskie było, ale skoro nie ma księgi wieczystej, nie ma właściciela. No tak. I tak, w 2000 roku zaczęliście już w sposób, powiedzmy, zorganizowany, tak to można nazwać, domagać się zwrotu swojej własności. I jest rok 2016, mamy 31 maja 2016 roku i nic. Stoimy w miejscu. I po 16 latach nie wiadomo, gdzie, to już tak mówię, ocena moja z zewnątrz, gdzie to nie byłby jakiś wielki problem, bo tam nie ma żadnej infrastruktury, tam nie ma nic nie zostało nic zrobione. Żadne nakłady nie zostały poniesione. Odnosimy takie wrażenie, że tak jakby miasto bardziej nam nie pomagało, tylko utrudniało. Bardziej jakieś tak zagmatwane wychodzi wszystko. Dołączają do gruntu następnych jakieś nazwiska, co nie ma nic wspólnego z rodziną, z tym, to także jest tak, że tak, żeby taki właściciel, dawny właściciel mógł się pogubić tym wszystkim, mm-hmm, żeby sobie nie dał rady, bo rozumiem. My nie mamy prawników, bo to każdy sobie na własną rękę działa, mm-hmm, a takie urzędy, no to tam działają ekipy chyba jakieś tam adwokatów, jakichś tam prawników. No, także, w urzędzie także, jest no, zespół radców prawnych, tak. Ale my no, możemy celowo tak, żebyśmy sobie nie dali rady z tym wszystkim. I to tak odtrzymanie, odciąganie jest, no i takie mamy wrażenie. Proszę Państwa, Urząd Miasta Lublina, żeby zagmatać bardziej sprawę, powołał biegłego geodetę, który opracował operat szacunkowy, operacyjno-geodezyjny. Mhm.
I co ten pan zrobił? W tej chwili sprawa jest w głównym, główna inspekcja geodezyjna kartograficzna w Warszawie. Ta sprawa jest tam, zgłosiona. Dlaczego? Bo ten pan porobił rubryki właścicieli i samoistnych posiadaczy. I tak, w jednej rubryce jest pan X jako właściciel, a i ten w drugiej rubryce też jest pan X jako posiadacz. I mówi miasto tak, uregulujcie sobie to, bo wy nie byliście właścicielami. O, to, że zabrano, to nieważne, ale nie byliście właścicielami. Uregulujcie. O. Dlatego, że pan geodeta zrobił to bezprawnie, dlatego, żeśmy przekazali tę sprawę do nadrzędnej instytucji, która powinna go kontrolować. O. Rozumiem. Czyli w tej chwili sytuacja jest nijaka, a grunt jest dość znacznej wartości. I z tego, co słyszę, co panowie mówicie, to miasto chce to sprzedać deweloperowi, tak? Chce tak przejąć, tak? No, chce po trochu wchodzić chyba, bo tak, to, co słyszeli, widzieliśmy w gazecie, co pisały gazety, że po trochu będzie zaczął budować, że przez 23 lata następne będzie mógł wchodzić w te grunty i dalej budować. Budynki komunalne. No, ale... A kto na dzień dzisiejszy tym gruntem zarządza w ten sposób? Wam. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Tak. Powinna zarządzać. Ale oni zarządza. Zarządza jak zarządzają. No. Rozumiem. A własność jest jako Skarbu Państwa. A właścicielem jest Skarb Państwa. Skarb Państwa. Reprezentowany przez wojewodę. I no, tak jak panowie mówiliście, 24 lutego wam pan wojewoda Przemysław Czarnek, który zresztą jest prawnikiem z tytułem doktorskim. Zgadza się, tak. Wykłada prawo konstytucyjne. Tego akurat nie wiedziałem, że prawo konstytucyjne, wiem, że jest prawnikiem z tytułem doktorskim. Jest człowiekiem, by powiedział, dość inteligentnym. No także... to może zwrócimy się z tego miejsca do pana wojewody o przyspieszenie działań. No, pan wojewoda gościł, będzie napisane pismo do pani premier, to wszystko będzie załatwione w krótkim czasie, no ale... Podejrzewam o co innego, że pan wojewoda może by i to zrobił, gdyby nie miał nacisków. Podejrzewam o to. A jakie naciski? No to tylko możemy domniemywać, a tak to nie możemy, nic, nie mamy żadnych. Rozumiem. Przecież. No bo jeśli się sprawa do przodu nic nie posuwa, no to jakieś przyczyny muszą być. Bo panu wyjeździe nie zależy, prawdopodobnie nie zależy na tym. Ja panowie tak, ja bym tutaj pana wojewody bronił, dlatego że niedawno jego decyzją spadkobiercy, państwo Rzewuscy, ród Rzewuskich, otrzymał zwrot pałacu, który jest we władaniu Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. O tym było też głośno nawet w centralnej telewizji, w publicznych wiadomościach, tak. I tutaj pan wojewoda się kierował interesem właścicieli i kierował się może nie interesem właścicieli, a prawem własności, które to prawo jest określone jako święte. Pan wojewoda chce przestrzegać prawa. Tak, tutaj... Podejrzewam, że tak. O. Tylko ale, ktoś mu chyba ręce też wiąże. My byśmy chcieli, żeby takie odczucie mieć zadowolenia, jak pan wojewoda tak załatwił z tym parkiem. No też tam w tym przypadku, w przypadku Rodu Rzewuskich i pałacu, też dość długo się nic nie działo, a już nowa władza i rozstrzygnięto. I być może państwu, pan wojewoda pomoże. Może też. Zaapelujemy z tego miejsca. Będziemy zadowoleni. No, liczymy. Miejmy taką nadzieję. To apelujemy z tego miejsca do pana wojewody Przemysława Czarnka o pomoc w tej sprawie, gdzie 24 lutego pan wojewoda obiecał. Ja wierzę w dobre intencje pana wojewody. My też. No, my też. I być może to będzie rozstrzygnięte i
grunty wrócą do prawowitych właścicieli, gdzie, jeszcze raz, bo to ja w kółko o tym mówię już kilkakrotnie, powtarzam, ale to jest bardzo ważne, bo tam nie, na ten grunt nikt nie poniósł żadnych nakładów, czy żadnych tak, olbrzymich tak, nakładów, bo to cały czas jest to znaczy, nieużytkiem, prawda? Ja, tak, ja to jest nieużytek. To jeszcze inaczej. Jakie państwo musi być, które zezwala na to, żeby niemal w centrum miasta 70 hektarów leżało długiem. Pytam się, kto za to płaci jakiś podatek? No podatek od nieruchomości na pewno na tym gruncie ciąży. Ciąży, oczywiście. Pytam się, jak z tego się wywiązuje gmina Lublin? No prawdopodobnie, może tak byśmy gdybali, ale ja się domyślam, że tutaj płaci dotychczasowy posiadacz tego gruntu, czyli Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Ma pan rację, tylko posiadacz, skąd ma pan pieniądze? Z Banku Państwowego. Przelewa z jednej kieszeni w drugą. No tego nie wiem, być może no, bo oni wam nie... jakieś dochody ma, być może z tytułu najmu mieszkań czy innych dzierżawy. No ale dokładnie tak, bo jest to instytucja, agenda rządowa. Oczywiście. Czyli rzeczywiście, to idzie z worka do worka. To jest, worek jest w rękach tego samego właściciela, czyli Skarbu Państwa. No to rzeczywiście troszeczkę bez sensu. Dziwię się panu Żukowi. Bardzo się dziwię. On przyjeżdża tym trasą prawdopodobnie codziennie. Bo nasz prezydent miasta Lublina mieszka w Świdniku. Tak. Musi przejeżdżać tędy. Przejeżdża, na pewno przejeżdża, tak. Właśnie. Widzi osiedle Felin. Widzi plac obok niego. Plac 70 hektarów. Czy on, jego to tak nie interesuje, co się z tym dzieje? On jest gospodarzem tego terenu. Jest. Pytam się, panie prezydencie, weź się pan za robotę. Zobacz pan, co się dzieje na zakamarkach miasta. Ale wszystkie odpowiedzi to sygnatura jest pana prezydenta. Ale w tych odpowiedziach nic się nie mówi o tym, o zwrocie, tylko cały czas jakieś takie sprawy są, żeby dla nas utrudnienie, żebyśmy po prostu się pogubili w tym. Rozumiem, czyli... Tak, miasto tak jakby... Czyli miasto gra na czas. Tak, ma na czas i tak jakby, no... Żeby was przeciąganie na... Już panowie, będziemy musieli kończyć. Może nie był to zbyt pasjonujący temat, ale to jest temat ważny dla wielu ludzi. Za tym stoją naprawdę duże pieniądze, skoro to jest 70 kilka hektarów w granicach administracyjnych miasta, to są naprawdę duże pieniądze, a panowie jesteście właścicielami, czy spadkobiercami właścicieli i chcecie po prostu odzyskać swoją własność, która w sposób bezprawny przez, przypomnijmy, Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku została zawłaszczona. Zawłaszczona. Dekretem 49 roku. Dekretem, tak. No, tamta władza jeszcze za Stalina to w ogóle się nie bawiła. Panowie, dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za rozwinięcie tematu. Myślę, że jeszcze do niego wrócimy. Ja się kłaniam i do następnego wtorku. No, dziękuję. Opowiadając tu, posługujemy się dokumentami archiwalnymi. Rozumiem. Dziękuję, do zobaczenia.